witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Kickster na wyjeździe, a jesteśmy bardzo daleko, bo znajdujemy się w Austrii moi drodzy, a dokładnie na Red Bull Ringu, w tym samym miejscu, gdzie odbywa się na przykład Grand Prix Austrii w Formule 1. Max Verstappen wins the Austrian Grand Prix. Dzięki uprzejmości Red Bull mogłem tutaj przyjechać i za chwilę wezmę udział w szkoleniu Driving Experience. Będziemy jeździć po nitce kartingowej, która się znajduje za mną. Będziemy jeździć po dużej nitce. Szkolenie trwa 2 dni. Jutro mamy też przewidziane atrakcje, o ile pogoda dopisze, więc trzymajcie kciuki za to, żeby ten film był złożony z 2 dni, a nie z 1. Lecimy! Jedziemy z Davidem Coulthardem. Najszybsze auto świata. No, jest maszyna. 2 metry. Idziemy moi drodzy teraz z przewodnikiem, który specjalnie na potrzeby naszego filmu nas oprowadzi, żebyście też zobaczyli, jak ta infrastruktura wygląda. W ogóle nie ma co porównywać z polskimi warunkami, nawet z torem Silesia, który jest fenomenalny. No jednak przy takim Red Bull Ringu, gdzie odbywa się Formuła 1, no niestety, nie ma co porównywać. Jesteśmy w takiej przestrzeni, gdzie media siedzą podczas wyścigów. I tam, zobaczcie, jest pit lane. W padoku, co prawda dzisiaj bolidy Formuły 1 nie stoją, ale równie ciekawe. Samochody, no począwszy od M2, Lancera, jakieś tam Audi, na GT3, 911, kończąc. Zobaczcie, że jest podium. Jak Formuła 1, jak Max Verstappen wygrywa, to tu cały szaleje tor. MotoGP też się tutaj na motocyklach ścigają oczywiście, ale też inne serie oczywiście, Formuła 3, Formuła 2 i Porsche Cup i tak dalej, więc to jest masa w ogóle różnego rodzaju wyścigów, które się tutaj znajdują. Długość około 4 km, czyli tak jak tor w Poznaniu, prawie że. No tylko, że tutaj jest jednak ciekawszy krajobraz, to raz. 2, infrastruktura robi większe wrażenie, a 3, bardzo duża różnica terenów. Pomiędzy najniższym a najwyższym punktem prawie 70 metrów. Nie jest to najwięcej na świecie, bo są tory, które mają większą tą różnicę. Imola chociażby. Tutaj jest tak, że tu mamy prosto, a tam już jesteśmy wyżej o 40 metrów. Więc naprawdę uszy się mogą zatykać. I drive here in Assetto Corsa. Okay. So I know all the corners. Prosta startowa i wielki sprint do pierwszego zakrętu. Do zakrętu imienia Niki Laudy. Hamowanie i wtedy lecimy bardzo prosto. Do też hamowania pod górę wręcz. I tam jest bardzo ostry zakręt, w ogóle jeden z trudniejszych, dlatego że z bardzo wysokich prędkości się do 70-80 na godzinę tam hamuje. Pierwsze 3 zakręty są w prawo i później mamy sekcję zakrętów w lewo. Mamy znowu zakręt w prawo, tam objeżdżamy całą nitkę. Też bardzo ostry zakręt na prostą startową i wyjeżdżamy tutaj. Idziemy, można powiedzieć, taką aleją sław. Oryginalne plakaty w ogóle z lat, na przykład tutaj mamy 2014. Niki Lauda, Piquet, Prost. Wszystkie sławy, które jeździły po tym torze. Ayrton Senna, 161 startów, 41 zwycięstw. Chyba wszyscy znają tego jego mościa. Mistrzostwa świata, zobaczcie. 7 razy mistrzem świata był, tyle samo razy, ile Hamilton. A Hamilton już chyba w tym roku nie dyrydy. Silnik Renault jeszcze z czasów, 690 kg, ale petarda. VUS ma 2,4 litra. No, jest maszyna. To co, kiedy Kickster jedzie tym? Jedziemy? Motopoznawcę chociażby bym chciał nagrać z tym. W ogóle to wszystko, co się tu znajduje, te bolidy, to wszystko nieistotne. Najważniejsze, że stoi tu najszybsze auto świata. M3, prawilna, 3.2, E36, oklejona w Red Bulla. Nic szybszego już dzisiaj nie zobaczycie. Wydaje się, że kierujemy się w stronę padoku. Zawieszenie okazuje się, że jest pneumatyczne. Mówię, w takiej furze. Mówiłem, że już nie będziemy oglądać dzisiaj najszybszych aut świata, ale jest E36, moi drodzy, kolejne. A tam jest jeszcze szybsze, bo jest E46. M3 CS.
To jest kurwa niesamowite, ja mam te samochody na wyciągnięcie ręki. Nie sądziłem, że kiedyś się będę jarał E46, ale takie jest już po prostu. Jesteśmy, moi drodzy, w samym sercu. To tutaj przekładają opony, na przykład w bolidach Red Bulla. Tutaj się zjeżdża do pit stopu i tam wyjeżdżają na górę. But of course they have to wait 5 seconds because of that penalty that he picked up for forcing Sergio Perez off the road and because of that penalty for Valtteri Bottas. Może tor w Toruniu kiedyś się tak rozwinie. Fenomenalne przeżycie. Fajnie, że przeżywacie to razem ze mną teraz. Porsche 911 GT2 RS, ponad 700 koni mocy. Wartość już nie będę podawał, bo się cyferki nie zmieszczą teraz na ekranie. Jeżdżą nim kierowcy na co-drive'ie. Można wsiąść na miejsce pasażera i się przejechać i poczuć te wszystkie przeciążenia. Bardzo ciekawe rozwiązania. Tutaj mamy wlew paliwa, zobaczcie, w tym miejscu. Potworna rynna, która w ogóle chłodzi nam tutaj zapał tego samochodu. Skrzynia PDK i silnik oczywiście za tylną osią. Czyli taki jeżdżący młotek. Potężny oczywiście spoiler. I co ciekawe, deszczowa opona w ogóle założona. Widzimy, że ten samochód faktycznie jeździ, bo jest pozdzierany, ten central lock, od odkręcania po prostu koła. Zwykła GT3 też ma central locka, więc to nie jest nic zaskakującego w aucie sportowym, ale sam fakt, że ten samochód faktycznie jeździ, a nie jest pomnikiem, jest wart odnotowania. Co ciekawe, jest wyposażone w katapultę. Tutaj, zobaczcie, mamy taki zajebisty szyber dach. Gdyby z tym samochodem coś się stało, to naciskamy taki wielki czerwony przycisk i generalnie jesteśmy z całym fotelem w stanie z tego samochodu być wyciągnięci. Bo zazwyczaj, jeżeli tym samochodem byśmy się rozbili, to z całą pewnością tracimy przytomność. Może kiedyś się uda do motopoznawcy, chociaż przejechać się 5 metrów nim, to już był wyczyn. Ale GT3 do Kickstar jedzie. Jeżeli ktoś ma, to zapraszam. To jest ta dziupla Red Bull Ringu, gdzie się przebija numery. W ogóle po sam horyzont Porsche Caymanów. One stoją tutaj, oczywiście są przeznaczone na szkolenia, ale tutaj mamy prawdziwy rarytas, bo jest to Cayman GT4. On jest oczywiście mocniejszy, ma inne heble, ma trochę zmieniony przód. W ogóle ten jest też do bardziej do torowego jeżdżenia dostosowany, spoiler na stałe i tak dalej. Nie wiem, czy to jak się dopłaci 1000 euro więcej, to wtedy GT4 jeździsz, nie wiem jak to działa, ale mają na stanie. Jeszcze nic, a już coś wyniosłem. Cały czas coś wynoszę z tych eventów. Ze mną, moi drodzy, jest Maciek Janowski, znany żużlowiec. Po Toruniu jeździłeś, po motorenie? Oczywiście, że tak. Po najlepszym torze w drugiej lidze w Polsce? Już nie, już to... Już nie, no, zmieniło się. Ekstraliga, tak. Będziemy się jeździć z nim i będziemy się ścigać, później będziemy sobie porównywać. Z hamulcami. Tak. Ty masz łatwiej, jesteś lżejszy, nie ma doważenia, więc ja większy opór stawiam, zobaczymy jak to będzie. A widziałem twoje śniadanko dzisiaj bardzo skromne, więc wydaje mi się, że delikatnie tutaj się wyrównało teraz. KTM-y, moi drodzy, oklejone w Red Bulla. Jest to niewątpliwie jedno z niewielu aut, do których się zmieszczę dzisiaj. No to jest typowa zabawka na tor, tak? No raczej nikt tego nie kupuje na co dzień. Chociaż po ulicach można się tym poruszać. Zresztą widzimy tu tą potężną przednią szybę. Silnik 2.0 TFSI, który tam chyba około 300 koni generuje. W tej budzie, gdzie ona waży tam z 700 kg, no ze mną trochę więcej, co prawda. Tor to typowa ośla łączka, czyli przesuwamy granice, patrzymy, gdzie można zahamować. Zresztą jest bardzo szeroko, bardzo bezpiecznie, więc nawet jak przestrzelimy to hamowanie i byśmy polecieli w trawę, to nic się nie stanie. My tutaj sobie we dwójkę przyjechaliśmy z Kubusiem i tak sobie nagrywamy biednie, tak ja sobie tu w rączce, tutaj Kuba z Roninkiem biega. Bo tak naprawdę tam się dzieje, tam jest gwiazda, tam jest Maciek Janowski i tutaj jest cała ekipa z nim. Odsyłam was na Red Bull TV, na stronie, relacja na pewno z tego eventu. Jedziemy, moi drodzy, ze mną siedzi Maciek, ruszamy KTM-em, crossbowem, nigdy się tak nie bałem.
Mamy to, moi drodzy. A teraz ty polecisz sam. Dobrze lecisz. Dobrze było. Jeżeli będzie w takim tonie prowadzone to szkolenie, to spodziewam się tutaj bardzo dużych prędkości i bardzo zajebistego podejścia, bo widać, że tutaj cisną. Na zasadzie takiej, że kogoś tam odwróciło, okej, okay, no problem, później hamuj, mocniej naciskaj na hamulec, cały czas takie komunikaty z radia słyszałem. Hello. Hello. Sebastian. Z David Coulthard, moi drodzy. To on. On się ciął na żyletki z Schumacherem, jeżdżąc w McLarenie, w kolorze jego włosów. I zaraz zrobię sobie z nim zdjęcie. Can we take a photo? Oh man. Very good. Cheers, thank you. Thanks so much. David Coulthard też zasiada w KTM-ie, będzie pokazywał, jak się jeździ prawdopodobnie. Może będzie jakiś czas referencyjny kręcił. Kurczę, David sobie wjeżdża na nitkę. Zobaczyć Davida Coultharda w lusterku, no to może się cieplutko zrobić. Jedziemy z Davidem Coulthardem na nitkę kartingową. Szok, szok. Thank you. Co to było? Przejechałem się z Davidem Coulthardem. Nadal w to nie wierzę. To jest coś niesamowitego. Szociki, mam nadzieję, weszły dobre, bo tam przy tej barierze już tak niskoziutko jechaliśmy. David, no daj radę. To trzeba przyznać. Znajdujemy się w restauracji, która znajduje się w takim miejscu, że jedząc sobie pysznego sznycla austriackiego, jesteśmy w stanie podziwiać całą nitkę toru, gdzie upalają zdrowo kierowcy swoje fury. I po tej nitce się przejedziemy, ale najpierw musimy się posilić, żeby nasza linia była odmienna od tej, którą prezentuje KTM Crossbow. A teraz popatrzcie na ten piękny tor z tej perspektywy. Smacznego. Zobaczcie, tam jest wioska, tam są ludzie, tam mieszkają krowy i owieczki i to jest w centrum, w środku, w takiej dolinie. Drą mordy te samochody i nikt nie ma żadnych pretensji. A jeżeli ma, to jest uciszany przez tych normalnych. Dobrze. Jesteśmy po obiadku, czyli w sam raz pełny brzuszek do tego, żeby przeciążenia boczne na nas zadziałały. Przed nami próba driftu. Kuba siedzi ze mną, więc zobaczycie to ze środka. Na początku zapoznanie, wyczucie samochodu, próba przejazdu, ewentualnie driftem. Kawałka, wyczucie auta. I tak będziemy sobie teraz na razie jeździć. To jest najtrudniejszy drift w moim życiu. Mało, że jadę to crossbowem, autem nie nadającym się do driftu, to jeszcze słyszę niemieckie pierdolenie w słuchawkach. Ja, on też sprinten, ale machen, ole firen, ale halen. Nawet David Coulthard przyszedł zobaczyć, co tu się odpierdala. Nie było
było wcale tak źle, jak się spodziewałem. Naprawdę nawierzchnia jest mega przygotowana. To jest w ogóle taki asfalt, mam wrażenie, zrobiony typowo, pod naukę taką driftu. I nawet KTM-em da się. Jesteśmy świadkami niezwykłego wydarzenia. Sebastian Vettel wiezie Davida Coultharda. David Coulthard powiedział, że to nie był mój pierwszy raz i jest to największy komplement, jaki dzisiaj usłyszałem. The drift championships now are really impressive. Very expensive. Yeah, absolutely. Yeah, there's two brothers that are supported by Red Bull and they come and they do demonstrations at the Grand Prix and it's really impressive what they can do. Who wants to start? Whatever. Me. Yeah. Jedziemy, moi drodzy, na czas, więc jest już teraz element rywalizacji. Mało błędów, pojechać naokoło będzie dobrze. Ale jak tu się nie napinać, jak tu David Coulthard patrzy. Znam się otwarcie, było wolno. Pierwszy zakręt jest na tak śliskiej płycie, że idź pan w chuj. Pojechałem jak debil. Wygraj, zachowaj honor tutaj. Nie no, wydaje mi się, że tutaj wiesz, postawiłeś wysoko. Nie, właśnie nie. Się wyrwałem niepotrzebnie jako za pierwszy. Za bardzo chciałeś. Za bardzo chciałem. No, ale zawsze jak ja za bardzo chcę, to później jadę jak nie powiem kto. Nie wiem, czy ty też tak masz, jak startujesz? Do wysoko stawiam sobie poprzeczkę, bardzo. No i czasami nie wychodzi, po prostu. A few moments later. Maciej Janowski, jako podopieczny Red Bulla, musiał po prostu mnie ograć, no bo ja tu jestem second. Tutaj jest first. Tak było zapisane w umowie po prostu, że ja miałem pojechać gorzej, no. Jeszcze specjalnie pojechałem najpierw, żeby po prostu Maciek wiedział, do czego się odnieść i o ile poprawić. Poprawił o tyle, ile powinien, no. Bez cukrowania, ale widać, że smykałka, jeżeli chodzi do motorsportu, tutaj u ciebie jest. Dzięki za dobre słowo. Teraz przesiadamy się na Porsche Caymany i jedziemy dużą nitkę. Jedziemy, moi drodzy, z Maćkiem. David Coulthard tłumaczy mu, jak ma jechać, ale jemu nie trzeba nic tłumaczyć, on wie. Idea jest taka, że jest follow the leader, czyli Coulthard jest liderem i my zapierdalamy za nim pełnym ogniem, a za nami jeszcze jest jeden instruktor, który nas pilnuje. Ale generalnie prędkości 200 zaraz będzie. I też te samochody się zamieniają, tak? Czyli my jedziemy za Davidem, później my zjeżdżamy, jedzie następny samochód, my robimy na koniec. I tak każdy jest zawsze jako pierwszy i zawsze jako ostatni. I to jest mega zajebiste, bo po prostu ta grupa co okrążenie się staje szybsza. Ostatnio wam pokazywałem Silesię, pokazywałem wam, jak się jeździ po torze w Poznaniu, a teraz możecie to zestawić z torem w Austrii. Maciek się rozpędza. Z check engine'em oczywiście, było to Volkswagen, więc wiadomo. Zobaczcie, 202 paki ciśniemy. Cayman jest świetnym samochodem, a jeżeli jeszcze tego nie wiecie, to zapraszam was na film, w którym testowałem Porsche Caymana, dokładnie takiego, czyli z dwulitrową benzyną, czterocylindrową, z turbo, 300 koni, ale naprawdę daje radę, na drogowej oponie, na Michelinie Pilot Sporcie 4, więc naprawdę świetna opona w ogóle na takie warunki. Jesteśmy po jeździe. No Maciek pocisnął ładnie, ma chłop smykałkę, może jak ten na tych motorach już będziesz stary, kończysz karierę, to wtedy już na cztery kółka się przesiądziesz. Kto wie, raczej miałem dobrego dzisiaj bardzo pilota. Muszę przyznać, że mój pilot o wybitny. Oczywiście, super, dzięki wielkie. If you break much earlier than somebody who's racing, then that's how you have accidents. So if you don't feel like driving fast, no problem. There's a nice coffee shop, you can sit and have a coffee. It doesn't matter if the lap is clean, it doesn't matter if you spin. But what matters, I think, is that you push. This is doing something different than what we can do on the open road. The open road, we all have to follow the rules, and that's, of course, the safest way. But the racetrack, largely speaking, the rules are fastest man wins. Na takim torze to podejrzewam, że nawet polonezem byłoby zajebiście. Limity tego toru, limity w ogóle psychiki, to jest jakieś nieporozumienie. A jutro będzie jeszcze lepiej, o ile pogoda dopisze. Także módlmy się wszyscy razem. Do mojego ojca Tadeusza
Widzimy się po cięciu. Do jutra. Witajcie, moi drodzy, w drugim dniu. Znajdujemy się w padoku, w którym stoją Formuły 4. Mamy dzisiaj nimi pojeździć, ale niestety pogoda nie dopisała. Na razie pada. Mam nadzieję, że się rozpogodzi. KTM-ami, crossbowami żeśmy jeździli, ale przecież KTM słynie z tego, że nie robi samochodów. Zajmuje się oczywiście produkcją motocykli. To już jest profesjonalny sprzęt do ścigania się po torze. Zresztą nawet opony są jeszcze w kocu. Miałem cebulę CB500. Jeździło się trochę kiedyś, nie? Nie przejechałbym się tym. Zobaczcie, jakie rozwiązania. Wprost z Formuły 1, bo w motocyklach takich szybkich ta aerodynamika też jest ważna. Piękna maszyna. Kolor jest bardzo podobny do strony, na której taki motocykl można ubezpieczyć. Tak, mubi.pl, łamane na Kickster. Dawnośmy się nie widzieli. Jak widzicie, można ubezpieczyć tutaj zarówno auta, jak i motocykle, a nie wszyscy o tym wiedzą. Jednak teraz zróbmy sobie na szybkości OC dla pojazdu, którym za chwilę będę jechał. Tak, dobrze widzicie, Land Rover Defender. Podajemy oczywiście wszystkie dane i co nam wychodzi? 561 zł. Pamiętajcie o bonusie 150 zł, który wróci na wasze konto, gdy kupicie polisę. A jeśli już korzystaliście z tej promocji, to pamiętajcie o tym, że możecie zarobić 50 zł za każdego znajomego, który kupi OC z waszego linku. Zapraszam serdecznie, link w opisie tego filmu. Teraz jedziemy na próbę terenową i za 2 godziny zdecydują organizatorzy, czy możemy pojeździć po torze, czy nie. Mamy tutaj klasyczne Land Rovery Defendery. Bardziej klasyczny i konstrukcji chyba się nie da wymyślić, chyba że mamy na myśli Jeepa Wranglera. Obok mamy nieco nowsze Outlandery Mitsubishi. Biorę tego klasycznego śmiecia i jedziemy. Spakowaliśmy się wszyscy w piątkę, jest bardzo wygodnie, najwięcej miejsca ma chyba Maciek, ale dobrze, bo mi operatora stabilizujesz, więc jest okej. Okay. Pięknie nas widać, wspaniale. Do kościółka na mszę, o dobrą pogodę. Wjeżdżamy na teren offroadowy. 2 meter, for kurwen. Ale jak się idziesz tam pod górę. Stary, my mamy takie dociążenie, że się nie zakopiemy w ogóle. To weź za ręki poszli. To daję ci będę. Za ręki. Tak, zaraz. Dawaj, easy care. Maciej tutaj jak zapalony offroadowiec, on już tam wie jak sprzęgło cisnąć. Normalnie po kamieniach, zobacz jak idzie. Normalnie. Jaki podskakiren. No to nie nasz, lecimy. Mordo gazu. Ale jest klar. Lecą, lecą. Lecą, lecą. Idzie, idzie, jak jelonek, Bambi. Bambaj się. Toś weź, bo chłopcie zatrzymaj się z nimi. Dobra, wszedłeś kozice. Jeszcze mój operator. Zmęczyłem? Maćka, nauczyliśmy po niemiecku jadać. Jak ci się jeździ ren? Jeździ ren się guti ren. Mega zajebisty chłop. A tymczasem Outlander walczy. Właśnie dlatego nie wzięliśmy Outlandera. Nawet takie malutkie wzniesienie z gałęziami sprawia pewne trudności. Jest, poszedł, dobra. Mamy to. Przesiadka, moi drodzy. Co was robi, nie? Pani puści ręczny. Ty zobacz, to jest ta ładowarka do Tesli? W środku lasu? Ale błociren mi tu wleciało na spodzien, zobacz. Gdzieś? Pierwsza oznaka jazdy w offroadzie. Czekaj, odzwonię do ciebie, dobra? Zjechaliśmy, moi drodzy, fury ubrudzone. Ja na szczęście nie. Troszkę już przestało padać. Jeszcze widać, że jest wilgotno. Co ciekawe, zostaliśmy tylko we dwójkę z Maciejem. Cała inna grupa po prostu odpuściła. Będzie w inny dzień mieli szkolenie, ale tutaj dzięki uprzejmości Red Bull. No mamy
takie trochę można powiedzieć wtyki. Za nami stoją dwa Porsche Caymany, prawdopodobnie jednym będzie jechał instruktor, a w drugim będziemy jechać raz Maciek i raz ja. Jedziemy, moi drodzy. Jesteśmy tylko dwa auta na torze. Instruktor przede mną, ja za nim. Zobaczymy, jaki jest tor. Prędkości mogą być naprawdę duże. Będziemy musieli za instruktorem nadążyć. Jak emocje? Zajebiście, jaram się strasznie. Czuję, że jest szybko. Czuję się tak jak wtedy na Poznaniu, gdy pierwszy raz odkryłem, że da się wejść w zakręt 160 na godzinę i zrobić to bezpiecznie. Niesamowite uczucie. Strach pomyśleć, co się dzieje tutaj w tej formule. Hamulec to już mam kurwa taki miękki jak moje ręce. Wczoraj było złoto, ale dzisiaj jest platyna. Czy muszę coś dodawać? Chyba nie muszę. Chyba jednak przesadzałem z tymi punktami hamowań. O te 10 metrów za daleko. Zagrzałem hamulce. Chciałem dogonić instruktora po prostu. No. Maciej wsiadł do Caymana i rusza teraz za instruktorem. Życzę mu powodzenia. Z zewnątrz też to troszkę inaczej wygląda. O, zbliżają się, jadą. Tutaj koło 200 na godzinę się naprawdę ma. Co, było szybko? Pięknie, naprawdę. Patryk tutaj zapiesza grubo. Po fenomenalnej przejażdżce kajmanami i sprawdzeniu, że tor jest suchy, przejechałem się również bolidem Formuły 4. Film z tego niezwykłego wydarzenia wylądował na moim drugim kanale, na którym was serdecznie zapraszam. Tak samo jak do obejrzenia tego wspaniałego filmu. Nagrania zakończone. Mamy godzinę 15:30 i zbieramy się do Polski, do naszej polskiej ziemi słonecznej. Dziękuję ci serdecznie, Maćku. A w ogóle po jego dziecięcych rysach twarzy nie powiedzielibyście, że ma 30 lat. Jednak jazda na motocyklu odmładza. Może powinien sobie kupić motocykl? Mam dla ciebie jakiś tam przygotowany w warsztacie, tak? Więc jak przyjedziesz do Wrocławia... Ale nie będę tar kolanami? Takie też mamy. Maćka możecie śledzić na fanpage'u, na Instagramie, na TikToku już teraz nawet też. TikToker potężny się robi z niego. Żuwik. Wyjeżdżamy za chwilę z Austrii naszym pięknym, białym Challengerem, którego możecie wynająć w Kicksterrencie. Dziękuję serdecznie Red Bullowi za zaproszenie. Naprawdę jest to przeżycie, które będę pamiętał do końca życia. Jest to coś niezwykłego. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał kiedyś okazję odwiedzić Red Bull Ring, a także inne tory w całej Europie i mam nadzieję, że będziecie z wielką przyjemnością te filmy oglądać. Także cóż, moi drodzy, z tego miejsca nie pozostaje mi powiedzieć nic innego jak trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam, ja czyli Kickster. Cześć. Jeszcze tylko 8 godzin drogi do domu i jesteśmy w Toruniu.